Jakie frytki są najsmaczniejsze? Przekonajmy się. Witamy w programie Mniej Więcej. W programie, w którym zdecydujemy, które frytki są najlepsze. Tak, ale to jest, kurczę, aż dziwne, że my to robimy tak późno. Ale to jest dobre, ponieważ, o frytkach, słuchajcie... Były na ślepo frytki. Rozpoznawanie było na ślepo frytek, że musieliśmy wskazać, której sieci są dokładnie frytki. Dokładnie tak, byliśmy przebrani za frytki. Tak. A dzisiaj w ogóle jesteście wśród narodzin nowego formatu, który już wam przedstawiamy. Dzisiaj mamy narodziny trochę nowego formatu, ponieważ łączymy wielkie mistrzostwa z rozpoznawaniem na ślepo. Tak, będziemy to rozpoznawali w taki dosyć specyficzny sposób, gdyż osoby, które tutaj przygotowały nam cały plan, będą nam podawali frytki w koszyczkach. Brandów będzie 6, jakie to będą brandy? Będziemy mieli oczywiście McDonalda, KFC, Nordfisha oraz Burger Kinga z takich standardowych. Z mniej standardowych będziemy mieli Pasibusa oraz Max Burgera. Tak, Max Burger i Pasibus pojawiły się u nas przy burgerach ostatnio. Dokładnie. Więc stwierdziliśmy, skoro tak zawitały już wesoło, no to postanowiliśmy, że zostaną. I dlaczego właśnie, to jest właśnie fuzja tych formatów? Ponieważ będziemy je oceniać, te frytki w skali od 1 do 6, gdzie właśnie najgorszą skalą jest, że wymieniamy na sałatkę, a najlepsze, że są one takie lit, że są płomienie wręcz, się błyszczą i one się palą. A dobrze, super. Implementujemy też tutaj anglojęzyczne dobre słowa, mądre dokładnie słowa. Dokładnie tak. I więc słuchajcie, przychodzi 6 par frytek, możemy je zmieniać za każdy par koszyczków z frytkami. Wy je będziecie widzieli cały czas, jaki to jest brand. My nie wiemy od początku, ale pomiędzy każdymi frytkami przychodzą. Dokładnie. Możemy je przestawiać i zmieniać między różnymi pozycjami, gdyż dopiero na koniec dowiemy się, które ustawiliśmy jako najlepsze, które jako najgorsze. Wy będziecie widzieli to cały czas. Więc co? Możemy zaczynać. Okej, dobra. Mamy pierwszego zawodnika. Panie Łukaszu. To jest chyba mak. Znany. To jest mak. Mak. 100% mak. Wiesz co? Chyba nikt nie ma aż tak cienki frytek jak mak. Wydaje ci się, że ktoś ma? Bardzo często rzucasz takie statementy, bardzo łatwo potem obalić, wiesz o tym, że siedząc tu w studiu, możemy być aż mądrzy. Powiem ci tak, że jeżeli tutaj się znajduje McDonald's, to wszyscy teraz pokiwają głowami, no tak, no Mac ma tak cienkie frytki, nie da się tego pomylić, ale jeżeli jest to tutaj... To jest jak z tym memem, że wiesz, ale McDonald's ma najcieńsze frytki, udowodni, że nie mam racji. Dokładnie tak, ale jeżeli tutaj jest cokolwiek innego, zostałem niesamowicie teraz ośmieszony i zmyzywany. Też mi się wydaje, że to jest Mac. Ja tak jak, wiesz co, jestem chyba generalnie fanem raczej bardziej tych grubych frytek, tak? Mimo wszystko. Ja lubię te cienkie, ja lubię, ponieważ można je tak wziąć kilka i tak właśnie sobie je chrupać. Moim zdaniem taka solidna trójeczka one są. W sensie, ja tak między 2-3 je dawał, czyli... One nie są najlepsze. Fryt mi baby one more time, na poproszę jeszcze jedną. No to super. Ty no to one 3? More time może. Nie, na drugie chyba za wysoko. Za wysoko myślisz? 3? Słuchaj, no na razie dajmy na 3. Jak coś, to przestawimy. No. Tutaj lecą pierwsze frytki. Ale to możemy tak spróbować trochę wyrównać. Zobaczymy, tak, czy jest możemy dobrze, sobie czy jest równo. Wyrównać i możemy lecieć do kolejnych. Mój drogi, mamy kolejnego zawodnika. Teraz nie możemy sobie tak ładnie ich pośrodku ustawić, bo tu jest jeden z pierwszych zawodników. Nie, no możemy o tak sobie ustawić. Jest niby pośrodku. Jest niby pośrodku. Są grubsze. Możemy, patrz. Wiesz, co jest fajne, mi się już podoba w tym formacie? Możemy porównywać te frytki na bieżąco sobie cały czas. I możemy. To jest fajne. Ojej, chyba to nie jest mój smak. Nie, nie są złe. Nie. Myślisz, aż... trochę, czego ci brakuje? Mi trochę soli tak jakby brakuje w nich. Mi brakuje, wiesz co? Duszy. O nie! Znaczy, co mam przez to na myśli? One są dla mnie razy właśnie ich brak soli. Mam wrażenie, że one są takie trochę miękkawe. Okej, to może być kwestia ciepła, zgoda. Nie, ale rzeczywiście są strasznie, zobaczcie, są bardzo blade. Tak. Są bardzo blade dla mnie. Nie zostawiają we mnie takiego wyraźnego śladu emocjonalnego jak te. Ale to było ładne, takie poetyckie, że frytki nie zostawiają na mnie śladu emocjonalnego. Bo to jest dla ciebie chyba bardzo bliski temat, bo to są z tego słone przekąski, twoje ulubione, co nie twoje ukochane. Moje ulubione to były chipsy, więc dobrze wiedziałem, jakie wygrały. Ale od samego początku. Wiesz, ale doskonale wszyscy wiemy, że jeżeli powiesz chips, chyba to w Brytanii, nie, no w Ameryce, że chips to są frytki. Tak, bo, nie, w Brytanii. Dobra, zaraz się wszyscy napiszecie w komentarzach, tak, może trochę więcej literzy do odcinka. Dobra, to może trochę więcej wybierania miejsca. Wiesz co, jak mówisz, że trzeba je przypiec, wiadomo, że jest jedno, z czym można przypiec je i to jest mikrofala. Czyli piątkę byś spróbował? Nie są najgorsze, jeżeli ja ciebie są aż takie... Nie, dobra, dajmy na razie 5. Dajmy średnia krajowa nawet. No, ja bym dał dla mnie na pewno to nie jest trójka, ale jeżeli czujesz, że to jest piątka, to ja się mikrofale poproszę. Absolutnie się z tym nie będę kłócił. Na razie, tak uważasz. Musimy potem je przestawić. Możemy sobie jeszcze przestawić je spokojnie. Tak, później je przestawimy. Naprawdę mi się wydaje, że to bardziej będzie czwórka. Zobaczmy właśnie, by trzeba porównać poziom z innym. To porównajmy. O! I popatrz, o, te tak. Od razu ładnie wyglądają. Pasibus. Tak strzelasz? A ja lubię frytki w pasibusie? Jeszcze Maxi Burger, których nie znam. Właśnie.
Ten Maxi lubi zaskakiwać. Oni mają tam nawet, bo w ogóle to brzmi teraz, był opłacony przez nich, ale widziałem, że... sprzedawczyku. No, opłacił odcinek, nawet połowy nie dostałem. Wiesz co? Oni mają nawet tego, burgera bez bułki. Więc ja jestem od razu wielkim fanem, bo ja jestem fanem wyrzucania bułki z burgerów, ale spróbuję je. Pierwsza rzecz. To są frytki robione na ziemniaku. Zostawione z skórkami są. To jest zostawiane skórki. Tak. Nie znam takich frytek w standardowych 4 sieciówkach. A nie. Czy możemy wykorzystać 4 sieciówki z marszu? Nie. Northfish też ma swoje. Nie ma. Ma. Pamiętam. Northfish ma standardowe frytki. Northfish ma standardowe frytki jak Burger King, jak KFC, jak Pizza Hut. Ręki nie dam sobie za to uciąć. Palca też nie, ale paznokcia. Wiesz, tego, jak boli, co... wiesz, jak boli, jak zrywają paznokcie. Nie zerwanie. To białą część paznokcia. A zerwanie skórki tak ze tym. Dobra, dam sobie zerwać skórkę, że to może być Northfish, że no. Northfish również. Nie, ja obstawiam, że to jest albo. Pasi albo Maxi, bo ich nie znam. Ale dobra, ja powiem tak. Nie wiem, czy to są płomienia, czy to jest lead taki, że to jest super, daje frytki, ale Frit Me Baby One More Time, myślę zdecydowanie, że to jest taka, że jeszcze skończyłbym sobie pojadł. Tak. Trochę nawet w prawo możesz. Nawet mogę trochę w prawo, nie wiem do końca jak. Chyba ale tak. To są naprawdę bardzo dobre frytki, są fajnie przyprawione, są fajnie chrupiące i ta skórka! Skórka robi robotę. Dobra robotę. Skórka. No ma, zobaczymy jak pójdzie następny. Mamy kolejne frytki. I się dowiedzieliśmy, że mówimy źle, że nie mówi się Maxi Burger, tylko Max Burger. Max Burger. Max Burger się mówi, to już wiemy. Czekaj, bo wyskoczyły. Wyskoczyły szalone, ale są pod... strasznie są... Ej, cięższe są niż Max, sorry. No. Są cięższe niż Max. No. I teraz byś czego już nie miał uciętego? Na przykład rzęsy. Nie, bo tutaj nic nie mówiłem. To chyba jest Burger King, mi się wydaje. Al... Ty, a co jeżeli to jest Mac? To wyszedłbyś na strasznego głuptasa. Strasznego głuptasa. Byłbyś wtedy głuptasem i zrobiłbyś gapę. Wiesz co, ja ci powiem? Strzeliłbyś. Kontrowersyjnie. Mhm. No słuchaj, przekonałeś mnie. Kontrowersyjnie, ja wiem. Czekaj, jeszcze raz porównam raz. Ja spróbuję tę. Jedna strona i teraz do drugiej strony buzi. Jest moja szklanka z wodą. Będę musiał porównać. Daj mi twoją. Tak, moja prawa strona buzi jest bardziej ucieszona. No. Ej, one są naprawdę, nawet bym powiedział, kontrowersyjnie jeszcze. Nie. Takich kontrowersji to ja proszę sobie tu nie życzymy w tym programie. Może się trochę... To jest porządny program, który nie robi takich kontrowersyjnych treści. To jest family friendly program i takie zmiany, takie plot twisty mogą nastąpić tylko na sam koniec. Na sam koniec takie plot twisty. Tylko ale nie, ale koniec. Słuchaj, te frytki są naprawdę... Nie, nie są aż takie. W porównaniu z tymi to nie ma podejścia jeszcze. Ale ja lubię cienkie, ty lubisz te grubsze, to jest też ważne, ale o co mi chodzi? Poczekaj, o co mi chodzi? Że są fajnie słone, są fajnie przypieczone i ogólnie są naprawdę bardzo smaczne. I są chrupkie. No nie są aż takie chrupkie, są dobrze przysolone, zgodzę się. No. Poza tym no, są bardzo podobnej klasy do nich, są lepiej przyprawione, z czym się zgodzę. Powiem tak, ale no, bliżej nie, na pewno w tę stronę, aniżeli w tę stronę. Zobaczmy, jakie będą za tym następne. W którą stronę będą kolejne frytki? Podniosę troszeczkę do góry, żeby były bardziej widoczne. Również mają skórki. Małe zwycięstwo moje. Ale to poczekaj, na razie jeszcze smaku ich nie znasz, żeby określić zwycięstwa. O Jezu, nie. W sensie, wiesz jaki jest problem? One by były gorące, takie naprawdę gorące, od razu chrupkie, byłyby ok, ale nie są, ponieważ odstały więcej niż minutę. Nie wiem, na pewno więcej niż minutę odstały, bo... Nie, musiałbyś to transportowane. Aha. Nie wiem, czy czujesz, jakie ugryzienie w głębinie, w których jest jeszcze olej. Tak czujesz? Mhm. To jeszcze kwestia partii, jakie mogły przyjść do nas, wiesz, jakby, bo... Ale wiesz co, też nie możemy oceniać tych frytek pod względem, że no tak, były transportowane, dobra, musiały połóżmy, przejechać połóżmy, i tak dalej. No. Z takiego powodu, że tak, każde były transportowane. I też były transportowane. Tak. Podgrzewane były troszkę na planie, ale wszystkie były w tej samej kategorii, w tych samych warunkach, więc nie można dawać im taryfy ulgowej, nie można również ich obracać. Ale jak dla mnie, no to... Wyglądają ciekawie. I dawały nadzieję. No, zobaczyłeś skórki od ziemniaka i były cienkie, więc myślałem, że będziesz miał jedynkę. No, byłem przekonany, a dostałem... Na 6 bym powiedział obecnie. Naprawdę one są... No są niedobre. No, przepraszam, powiem to, przykro mi, przepraszam. Ktokolwiek zrobił te frytki. Może to był twój zły dzień. Może nie wyszło dzisiaj. To mocne słowa. Ale dobrze, no ja my też nie smakujemy, tak. Nie ma co oszukiwać. Dzisiaj wymieniamy je na sałatkę. Wymieniamy na zdrowy czyli tryb życia. Czyli zdrowy tryb życia poprosimy, no więc zobaczmy ostatniego zawodu. Słuchaj, jest jakaś chyba moda na ziemniaka, zauważyłeś? Tak, moda. Bo zostają wszędzie skórki. Fajnie słone. Fajnie krupkie. Zastanawiam się, czy nie są za cienkie. Czujesz jakiś taki pasmak dziwny? Co oznacza dziwny posmak?
Skojarz go z czymkolwiek. Kojarzy mi się z... Teraz w ogóle będzie dłuższa runda, słuchajcie, ponieważ musimy ułożyć te wszystkie frytki w kolejności. Mamy wszystkie do spróbowania już teraz. Cały czas mi... Jakimś dziwnym rodzajem słodyczy. Co? Nie, absolutnie tego nie czuję. Chociaż... Dziwny rodzaj takiej słodyczy. Tutaj położę na chwilę. Powiem ci tak, jest niektóre frytki... Jak się głębi i tak gdzieś dojdziesz tam do końca, to taki dziwny... Oglądałeś kiedykolwiek film, jak się robi frytki z maka? Takie filmy na YouTube są. Nie, ja się robię oglądałem film, jak się robi idealne frytki według tam jakiegoś no szefa. Oczywiście tego, wiem. Tego, co ma, łysy i ma okulary. Tak, tak. I on smaży je razy każdy trzy razy i potrójnie trzeba je ziemniaka, jaki typ. Raz I potem jego pracownicy musieli rozpoznać jego knajpie. Raz zrobiłem te frytki, one na następny dzień były nadal takie chrupkie, łamliwe, w środku miękkie. Nie, ale to w ogóle jest inna klasa frytek, a tutaj mówimy o tych frytkach. Ja bym powiem ci tak, na ten moment to w ogóle bym zrobił ale poczekaj, tak. Bo do czego chciałem nawiązać, bo to jest ważne, że frytki z maka są podobno trzymane w bardzo cienkim roztworze cukru, że jest odrobina tam cukru, żeby były troszeczkę słodsze właśnie, no w takim posmaku i wydaje mi się, że te frytki również mogły być trzymane w takim roztworze. Ja mogę pozwolić sobie na jedną drugą? Tak. Na razie. Mhm, ja się tutaj zgodzę. Porównajmy te dwie. Właśnie, porównajmy te dwie. Jaki bo tutaj ja, się nie kłócę. Tu chyba się nie będzie ja później, się tutaj no nie kłócę. To jest naprawdę, te frytki są naprawdę super. To są super. O. To są właśnie płomienie. Mhm. O. Tak myślisz? Mm-hmm. Zobacz, że ta jest dużo w środku miększa. No. Ta się stała taka pustawa teraz. Im dłużej ta stoi, tym jest gorsza. Ona stoi o tyle samo, po prostu stała poza no właśnie stała mówię tu, nie? Wiesz, o co chodzi? A ta, ale zobacz, one stoją tyle samo, a ta się z czasem stała gorsza. A tutaj chcemy coś jeszcze porotować? Pomyślmy. Wiesz co? To są najgrubsze, one nie są złe. Nie są wcale tragiczne. Nie, tutaj to na pewno, tutaj nie ma dyskusji. Nie, tam chyba nie. Co robimy z tym? Z tą sekcją jeszcze. Wydaje mi się, że pomimo wszystko te mi bardziej pasują. Te niż te. To bym zostawił. Tak? Mhm. Mm. Te mają problem. Jakby te były chrupkie frytki... No, one nie mogą być chrupkie, są grubsze. No ja wiem, ale jakby były dłużej usmażone, jakby były usmażone no tak mocno jak tamte, one by mogły być tutaj na spokojnie. Ale nie są mocniej usmażone. Niestety, bardzo jest mi przykro. Ja bym mimo wszystko zesłapował jeszcze je. Te dwie bym zmienił. Nie, moim zdaniem. Dobra. Na kopii nie będę kruszył, ale... Możemy zawsze rozegrać to w męski sposób ewentualnie. Nie, dobra, tu albo nie będę walczył. Możemy zawsze to tak jakoś zrobić. Nie. Ale to nie. Muszą być miejsca, muszą być miejsca. Dobra, czyli słuchaj. Dobra, zostawiamy. To jest jako szóstka, to jako jedynka, tutaj po drodze też mam poukładane. No to słuchaj. Czas pora oceniać na wielkie tego. Dobra, od szóstki oczywiście idziemy. Dzisiaj frytki, które nie zwyciężyły. Tak, to jest Max. Maxa! O okay, kurczę, zaskoczony jestem. Zupełnie w ogóle, ale jestem zaskoczony. Czyli to wymieniamy na sałatkę. Tak, to wymieniamy na sałatkę. Okej. Kolejne frytki. KFC. Szło rozpoznać, ale nie ma zaskoczenia. Grubsze. Nie ma zaskoczenia. Ale raz dostałem super wysmażone frytki z KFC i to było... Pamiętam, mi wysłałeś tak zdjęcia i napisałeś tak mi na Messengerze, to pamiętam. McDonald's, dobrze mówiliśmy, tak, że to są frytki z maka. Że dałbyś, bardzo byś się zdziwił, gdyby tam nie było McDonalda. Następny. Tutaj mamy Pasibusa. Czyli to Pasibusa są. Mhm. Będzie Nordfish w takim razie. Jeżeli to będzie Nordfish, wygrałem życie. Burger King Nordfish! Burger King Nordfish. Słuchajcie, ze wszystkich możliwych... Nordfish ma najlepsze frytki. Ze wszystkich możliwych breadów. Nordfish ma najsmaczniejsze frytki. Absolutnie. Nigdy bym się tego nie spodziewał. Zwłaszcza, że dla mnie frytki z maka są absolutnym top of the top, ty jeżeli chodzi o gorące frytki. W ogóle w tym. Tak, jako że to jest najlepszy produkt w maku, a tutaj po prostu wypadło tak. No słuchajcie. Jeszcze Burger Kinga przed wszystkim, no więc... Nie ma co tutaj dużo mówić, tylko gratulujemy zwycięzcom. Tak. No i co? Jeżeli chcecie być zwycięzcami, zapraszamy was każdy wtorek, czwartek oraz sobota o godzinie 18. Cześć! Kliknij już teraz, żeby zobaczyć, jak rozpoznawaliśmy frytki na ślepo.